Nie będę w tym odcinku pytać kompozytorów o to, jakie znaczenie mają dla nich nagrody, no bo tutaj, bądźmy szczerzy, nie ma gwarancji, że odpowiedź będzie szczera. I trudno mieć to komuś za złe. Każdy moment, w którym docenia się naszą pracę, jest cenny i ważny. Ale zapamiętałam sobie takie słowa Hansa Zimmera, który, kiedy go kiedyś spytałam o Oscara, odpowiedział tak. Nie dbam o nagrody. Dbam o człowieka, który poświęca czas i pieniądze, aby pójść do kina na film z moją muzyką. Miał wtedy jednego Oscara za Króla Lwa, dziś ma dwa. I przy tym drugim Oscarze rzeczywiście udowodnił, że to widzowie i słuchacze są dla niego ważniejsi niż te wszystkie ceremonie. Opowiem wam o tym, a także o tym, jak skomplikowaną historię z nagrodami za muzykę ma Amerykańska Akademia Filmowa, gdzie jeszcze nagradzani są kompozytorzy i czy nagrody zmieniają życie. To jest podcast o muzyce filmowej Score and the City. Dziękuję, że słuchasz. Opowiadam tutaj o tym, co i dlaczego dobrze w kinie brzmi, a obok historii jest sporo nowości, zaś przede wszystkim są ludzie i ich niebanalne biografie. Zachęcam, żeby ocenić gwiazdkami podcast w iTunes i Spotify, zasubskrybować, kliknąć w dzwoneczek powiadomień o nowych odcinkach, bo to wszystko przedłuża podcastowi życie. Gwiazdek, a raczej gwiazd w tym odcinku na pewno nie zabraknie. Opowieść o nagrodach za muzykę filmową rozpocznijmy sobie od Oscarów. A właściwie od tej nocy, która miała miejsce kilka dni temu. Dziękuję, że daliście mi gitary i perkusję zamiast gier wideo. Tak mówił Ludwig Göransson, odbierając wtedy statuetkę za muzykę do filmu Oppenheimer. I te słowa kierował do rodziców, którzy byli na widowni podczas ceremonii. W kategorii najlepsza piosenka wygrał utwór z filmu Barbie, What Was I Made For. A Billie Eilish została tym samym najmłodszą osobą, która zdobyła dwa Oscary. Te wybory Akademii skomentowałam dla Interii i wtedy mówiłam mniej więcej tak, że w kategoriach muzycznych, i to ten rok również udowodnił, najwięcej szans mają produkcje głośne. Ale nie o tę dosłowną głośność chodzi, a o nośność tytułu. I jednocześnie umyka nam muzyka bardziej wyrafinowana, odważniejsza, być może nawet taka, która wprowadza już gdzieś tam do Hollywood nowe trendy, a te zadomowią się na dobre, nie wiem, za parę lat, za paręnaście może. Bo w muzyce też panują mody, style, a muzyka filmowa stale się zmienia i stale ewoluuje. I takim przykładem nowych trendów, nowych rzeczy jest fantastyczna ścieżka Jerskina Fendricksa Do biednych istot. Trochę mi go żal, ale Ludwig Göransson skomponował solidną, jakościową ścieżkę w połączeniu ze sławą samego filmu. Właściwie nie było tutaj konkurencji. I ta wygrana cieszy również dlatego, że szwedzki kompozytor ma mamę Polkę i sporo czasu spędzał i pewnie wciąż spędza w Warszawie. Z kolei obecność Billie Eilish w kinie wskazuje na taki bardzo ciekawy nurt piosenki filmowej. Piosenki, która w swojej formie, w brzmieniu przypomina piosenkę aktorską, autorską i jest takim małym spektaklem. Dwie muzyczne kategorie to teraz mamy: Best Original Score i piosenka. Ale czy tak było zawsze? To sobie opowiedzmy od początku. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznaje Oscary za muzykę od 1935 roku, a więc od 89 lat. Uwaga, ceremonia, podczas której po raz pierwszy przyznano nagrody za muzykę, miała miejsce w 1935, ale dotyczyła filmów z roku 1934, czyli tych 90-letnich. I to może trochę wprowadzać w błąd, a internet lubi powtarzać informacje także te nie do końca sprawdzone. I w wielu miejscach natknęłam się na taką informację, że mamy Oscary od roku 1934.
na przykład nie. Dzieląc się z wami dzisiaj faktami o Oscarach, korzystam przede wszystkim z oficjalnej strony Akademii. Polecam ją zresztą, bo jest tutaj masa materiałów, w tym starych zdjęć. I tak w kronice oscarowej na tej stronie pod rokiem 1935 mamy taką informację. Music was honored for the first time in two categories, scoring and song. I aby uzupełnić jeszcze te wiadomości na start, dodajmy, że nominowanych wskazują, i tak jest do dzisiaj, członkowie Akademii, którzy są twórcami piosenek i kompozytorami obu płci, rzecz jasna, no a nagrodzonych potem wybierają już wszyscy akademicy głosując. Do piosenek jeszcze wrócę. Na razie chciałabym poświęcić chwilę czasu temu słowu score, bo to właśnie w rzeczywistości, a nie soundtrack, jest muzyką w filmie. To słowo original dodaje się, żeby już nie było żadnych wątpliwości, o co nam chodzi. Nie ma dosłownego tłumaczenia na język polski. Mówimy więc ścieżka, muzyka, ścieżka dźwiękowa, ścieżka filmowa, zamiennie. I bardzo dobrze. Uważajmy jednak z tym soundtrackiem, bo to słowo odnosi się raczej do zapisu całości, czyli muzyki oryginalnej i ewentualnie zaadaptowanej na potrzeby filmu, jeśli to ma miejsce. A przede wszystkim dotyczy wydania tego wszystkiego na jakimś nośniku, kiedyś na płycie, dzisiaj głównie cyfrowo. Kluczowe jest słowo score w języku angielskim i w muzyce oznaczające orkiestrację, aranżację, partyturę, może też oznaczać nuty. I to już chyba jasne, dlaczego też score and the city. W 1935 roku kategorie nazywają się po prostu Best Scoring i Best Song. Nagroda za scoring, za muzykę, przypada filmowi Idziemy po szczęście, czy też Noc miłości. Pod dwoma tytułami ten film funkcjonuje. A film opowiadał o dziewczynie, której marzy się kariera śpiewaczki operowej. Pod muzyką do tego filmu podpisani są Wiktor Schertzinger oraz Gus Kahn. I tutaj mała ciekawostka, ponieważ pan Wiktor to był również reżyser, ale także, jak mocniej spenetrowałam jego twórczość, to się okazało, że napisał jedną z moich ukochanych piosenek, I Remember You. A z kolei Gus Kahn to jest autor słów do tak wielkich przebojów jak My Baby Just Cares For Me, Dream A Little Dream Of Me i wielu innych. Zatem, czy to oni są pierwszymi laureatami Oscarów muzycznych? No właśnie, niekoniecznie. Bardzo to jest wszystko skomplikowane. W pierwszych latach nagród za muzykę nagradzano bowiem przede wszystkim studia, w tym wypadku Columbię i jej muzycznego szefa, Louisa Silversa. Lepiej mieli od początku autorzy piosenek, trochę lepiej. Tutaj zwyciężyła piosenka z Wesołej Rozwódki z Fredem Asterem i Ginger Rogers, a autorami muzyki są Con Conrad i autorem słów Herb Magidson. Tak narodziły się muzyczne Oscary. I tu należy jeszcze dodać, że kompozytorów muzyki indywidualnie, już nie studia, a imiennie panów i potem panie, nagradza Akademia od roku 1939 i pierwszym nagrodzonym był Erich Wolfgang Korngold za muzykę do filmu Przygody Robin Hooda. Ale w tym samym roku są też nominowani dwaj inni europejscy twórcy. Biografię obu panów prowadzą do Polski, czy też dzisiejszej Polski, więc pozwolę je sobie wymienić, bo są Victor Young, który opowiadałam wam już o tym w kilku odcinkach podcastu, a Kuba Stankiewicz, mój gość w jednym całym odcinku, który jest rozmową o Youngu, miał rodziców w Mławie, w Warszawie. Do Warszawy trafił, urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale wrócił tutaj jako młody chłopak i tutaj się muzycznie wykształcił. Tutaj też w Warszawie debiutował w Filharmonii Narodowej. No i dzięki temu trochę Polski jest w jego bardzo znanej na świecie twórczości, z której to twórczości chyba najsłynniejszą jego filmową piosenką filmową jest When I Fall in Love. I Franz Waxman to jest drugi kompozytor, którego ścieżki filmowe prowadzą na tereny dzisiejszej Polski, urodzony w dzisiejszym Chorzowie i o mały włosa nie zostałby pracownikiem banku w dzisiejszym Opolu. Obaj zresztą Oscary dostali. Victor Young
pośmiertnie, bo zmarł w wieku zaledwie 57 lat i nie dożył nawet nominacji, ogłoszenia nominacji za swoją muzykę do filmu w 80 dni dookoła świata. W pierwszym okresie kategoria score obejmowała zarówno ścieżki oryginalne, jak i adaptację muzyki, czyli materiał istniejący wcześniej, wykorzystany w filmie. No i to, jak łatwo się domyślić, zrodziło problemy. W 1939 roku Akademia dodaje więc słowo original, które mamy w nazwie tej kategorii do dzisiaj. Nie oznacza to jednak, że nie było od tamtej pory zmian, no wręcz przeciwnie, kategorie muzyczne przechodziły tych zmian naprawdę wiele. Po pierwsze, wymieńmy podział na gatunki. Dramatic picture, musical picture, w latach późniejszych jeszcze comedy score. Cytuję te nazwy kategorii po angielsku, bo one są czytelne, a chyba mówią nam najwięcej, ale to nie jedyne podziały. Zatem były także best score i best scoring. Original i adaptation. Adaptation or treatment. Zmiany nazw trwały długo, bo aż do końca lat 90. Jakby Akademia się nie mogła zdecydować, za co chce nagradzać, czy też może jak to nazwać. Może wysuwam zbyt daleko idący wniosek, że w świecie tej sztuki wizualnej reguły, jakie rządzą się sztuką muzyczną, kwestia oryginalności muzyki, ale też pracy, jaką się wkłada w adaptację utworu, mogą pozostawać niezrozumiałe. Powrót do podziału na kategorie pod względem gatunków w latach 90. mógł mieć związek z bardzo konkretnym wydarzeniem, mianowicie z dominacją Disneya. Studio miało wtedy niezwykle szczęśliwy czas, nazywany disneyowskim renesansem, no i filmy wygrywały dosłownie jeden za drugim, właściwie zgarniały wszystko, co się dało. Alan Bergman, przewodniczący sekcji muzycznej w Akademii i autor wielu wspaniałych filmowych piosenek, powiedział wtedy znamienne słowa. Ludzie głosują na piosenki, a nie na muzykę ilustracyjną. Akademicy spoza branży muzycznej ich nie rozróżniają, a gdy score z Króla Lwa konkuruje z Forrestem Gumpem, tego naprawdę nie da się porównać. Nie chodzi wówczas o jakość ścieżki, a o to, jaką rolę ma w filmie. Te słowa cytuję luźno za New York Timesem i to są bardzo ważne słowa. Nie chodzi o podział kategorii potrzebny albo niepotrzebny. Chodzi o coś dużo ważniejszego, o zrozumienie funkcji i formy muzyki w filmie. Dlatego chciałabym się tutaj zatrzymać i zaprosić Was na krótką wycieczkę do Polski z tego rozpasanego, oscarowego Los Angeles. Bo w Polsce nagrody za muzykę borykają się z tymi samymi problemami, co wszędzie. Co ciekawe, nie ma tego problemu jeszcze chyba z tego, co mi wiadomo, w sztuce na przykład operatorskiej, użyty w innym filmie lub w popkulturze charakterystyczny kostium na pewno byłby zauważony przez tych, którzy decydują o nagrodach w tej dziedzinie i na pewno podnoszono by kwestię jego oryginalności. Tymczasem w muzyce tak się nie dzieje. Największego pecha mają chyba polskie nagrody filmowe, czyli Orły. No na przykład nominacja dla Witolda Lutosławskiego za muzykę do dokumentu Granatowy Zeszyt, rok 2015. To jest film wspominający kompozytora, ale wciąż nie ma tutaj ani grama oryginalnej muzyki, bo Lutosławski zmarł w 94. Ten sam rok, 2015, te same nagrody, ta sama sprawa. Nominacja dla Czesława Niemena za muzykę do dokumentu o nim samym. No niewytłumaczalne. Nic dziwnego, że ta sytuacja mocno polskich kompozytorów rozzłościła. Tych kompozytorów, których prace w tamtym roku weszły do kin, były muzyką nową, oryginalną i jakoś niezauważoną, no bo nieznaną. Tak, to myślę, że to właśnie to kierowało głosami. Od lat o uregulowanie tych kwestii upominają się w środowisku m.in. Maciej Zieliński, kompozytor, dziennikarz Tytus Hołdys, Adam Krysiński z portalu soundtracks.pl i inni. Sama byłam uczestniczką takiego panelu na ten temat podczas festiwalu Grand Prix Comedy w Ostrowie Wielkopolskim, do którego to panelu zaprosił i filmowców, i muzyków dyrektor Łukasz Maciejewski, a po którym to spotkaniu wystosowaliśmy takie oficjalne pismo do festiwali, które przyznają nagrody za muzykę w filmie, z prośbą o jasne zasady i z taką wskazówką, że nagroda dla nieżyjącego kompozytora za użycie w filmie piosenki sprzed lat jest niewłaściwa, jeśli już
no to powinna to być nagroda dla konsultanta muzycznego, dla tej osoby, która wybiera tę muzykę do filmu, ale nie za muzykę ogólnie. No nie tak. Na nieścisłości jeszcze w regulaminie innych nagród, Fryderyków, zwracał też uwagę kompozytor Antoni Komasa-Łazarkiewicz. I jeszcze jeden przykład. Plac Zbawiciela i muzyka Pawła Szymańskiego. Serwis Film Polski, któremu ufam, podaje, że muzyka z tego filmu pochodzi tak naprawdę ze spektaklu teatralnego Krystiana Lupy. Dostała nagrodę w Gdyni, dostała nominację do Orła. No i jeszcze raz, to nie znaczy, że ona w filmie gra źle, że jej nie powinno tam być. Absolutnie nie. To znaczy jedynie, że kompozytorów powinno się nagradzać za prace oryginalne. Chyba, że konstrukcja nagrody jest inna i że przewiduje inną opcję. No bo na przykład swojego pierwszego Oscara John Williams dostał właśnie za adaptację muzyki z musicalu Skrzypek na dachu na potrzeby ekranizacji. To nie jest w żadnym sensie Oscar gorszy. Jeszcze dokładniej, ta kategoria nazywała się wtedy Best Music Scoring Adaptation and Original Song Score. Uff. Oscary mimo wszystkich zmian wypracowały sobie jednak na przestrzeni lat dość ścisłe zapisy, co i kogo nagrodzić można, a co i kogo nie. I tak nominację za muzykę do Ojca Chrzestnego dla Nino Roty swojego czasu cofnięto. Kiedy się okazało, że kompozytor użył u Coppoli części ścieżki do filmu Fortunella z roku 1958. I tak był tam ten walc, który wam chodzi po głowie w tej chwili i bez którego sobie nie wyobrażamy Ojca Chrzestnego. Inny ciekawy przykład, w tym wypadku jednak jakiegoś niedopatrzenia, ale od razu powiem, że nie mam dostępu do materiałów, które by umożliwiały jakąś weryfikację danych. Więc no po prostu opowiem tę historię. Myślę, że ona jest dość jednak znana. Rok 1986-87 i film Misja Rolanda Joffe. Ennio Morricone przegrywa rywalizację Oscara z Herbie Hancockiem, nominowanym za muzykę do filmu Około Północy. Z tym, że tam grają głównie standardy jazzowe. Czy zatem to jest nagroda za aranże, za adaptację? Czy oryginalnej muzyki było wystarczająco? Morricone bardzo to przeżył. Nie chodziło pewnie o samą nagrodę, a o taką świadomość, że przegrał nie z czyjąś muzyką. Co z tym? Jak akademicy oceniają to, co słyszą? Bo muzyka do Misji jest obłędna, ale piosenki z Round Midnight znamy wszyscy od lat i to one uruchomiły wspomnienia na tej podstawie, jak przypuszczam. Oddano głosy, tu wracam jeszcze raz do słów Alana Bergmana, że ludzie głosują na piosenki, w tym sensie, że ludzie głosują na to, jak muzyka gra w filmie, a nie dokładnie na to, czym ona jest. No i tutaj jest pies pogrzebany, czy Oscar pogrzebany, jakkolwiek byśmy nie powiedzieli. Morricone doskonale wiedział, na czym polega praca kompozytora filmowego, który tworzy w pełni oryginalną muzykę do filmu. I czym to się różni od aranżacji? I opowiada o tej oscarowej przegranej w dokumencie Ennio, który wciąż można zobaczyć w streamingu legalnie. Opowiada w pełen emocji sposób, właściwie ze łzami w oczach. Bo ludzie ocenili wtedy iluzję, wspomnienia. A to jest coś kompletnie innego. To jest trochę tak, jakby ktoś dzisiaj wziął tę misję, wtedy nową, a dzisiaj już tak bardzo, bardzo znaną i słynną, wykorzystał ją w filmie dzisiaj i dostał za to Oscara. Wyobraźcie sobie taki moment, że wychodzimy z kina, tu i teraz, i ktoś mówi, no muzyka była świetna. Co to znaczy? Czy to znaczy, że ta muzyka odezwała się w fantastycznych momentach, że się zgrała z jakąś sceną, z jakąś emocją? Czy to znaczy, że osoba, która mówi, muzyka była świetna, usłyszała, nie wiem, fantastyczną instrumentację, piękną, oryginalną melodię. Zapamiętała tę melodię, była w stanie powtórzyć tę melodię, zanucić ją po wyjściu z kina. Czy to znaczy, że rozpoznaliśmy na przykład jak w, nie wiem, w Bridget Jones, bardzo znaną piosenkę rozrywkową, która odgrywa istotną rolę w filmie. I nam się to tak zespoliło, że myślimy sobie, kurczę, ale ktoś to dobrze dobrał, to na pewno jest kompozytor. Otóż to nie jest kompozytor, to po pierwsze, a po drugie, jak widać, tych takich ról muzyki w filmie i też jej samej może być bardzo dużo i może ona być
na różne sposoby prezentowana. Zajrzałam sobie z okazji tego odcinka pełnego faktów do regulaminu oscarowego i przeczytałam w tym regulaminie między innymi to, że ten score, czyli ta oryginalna muzyka pisana do filmu, musi wynosić minimum 35% całej muzyki w filmie, żeby w ogóle jakby zgłaszać się do rywalizacji o nominację najpierw oscarową. Co to znaczy? Co to oznacza? To znaczy, że jeśli w filmie mamy na przykład jakieś jeszcze piosenki wykorzystane, nie wiem, muzykę klasyczną, bo to może być bardzo wiele rzeczy, i muzykę oryginalną, to żeby ta muzyka oryginalna w ogóle mogła ubiegać się o nominację, to musi jej być minimum 35% w całym tym muzycznym zestawie. Z kolei, jeśli chodzi o piosenki, no to i słowa, i muzyka muszą być napisane specjalnie do filmu i musi istnieć słyszalne, zrozumiałe, merytoryczne wykonanie, niekoniecznie wizualne oczywiście, czyli musi być wyraźnie i tekst, i melodie w filmie słychać, w treści filmu, albo też jako pierwszy utwór na napisach końcowych. Wtedy też to jest zakwalifikowane. Piosenki wcale nie mają łatwiej, jeśli chodzi o Oscary. Mogą mieć nawet znacznie trudniej. Gdy historia Oscarowa się zaczynała, to regulamin wspominał jedynie, że dany utwór musiał pojawić się w filmie w poprzedzającym ceremonię roku. Aż do roku 1942, kiedy wygrała piosenka The First Time I Saw Paris z filmu Lady Be Good, muzyka Jerome Kern i słowa Oscar Hammerstein II. I podobno ten wybór Akademii zdziwił nawet samego kompozytora, który był przekonany, że zwycięży coś zupełnie innego, bo przecież tę piosenkę napisał na długo, zanim film nakręcono. Mała ciekawostka, Oscar Hammerstein jest jedynym Oscarem, który kiedykolwiek dostał Oscara. No i dlatego właśnie nie wszystkie piosenki, które się nam wydaje, że powinny być oscarowe, mogą w ogóle być. Na przykład Oscara nigdy nie mogła dostać z tych powodów piosenka Singing in the Rain z deszczowej piosenki. Natomiast jest wiele takich, które oscarowe są, a my o tym nie wiemy. I takie różne perełeczki wam podsyłam od czasu do czasu na swoim Instagramie. Zapraszam, zajrzyjcie tam, bo będzie też taki mini cykl o piosenkach, które są oscarowe, a my o tym albo już nie pamiętamy, albo w ogóle ich z kinem nie kojarzymy. Najwięcej nagrodzonych piosenek ma Disney. Powiem wam, dlaczego tak jest. Dlatego, że Disney, jeszcze zanim marka, zanim instytucja i zanim sława Disney, to po prostu Walt Disney wyobraził sobie swoje kino z muzyką, która zawsze będzie oryginalna. To znaczy on oczywiście wykorzystywał też na początku sporo muzyki klasycznej, tak zwanej muzyki poważnej, ale później od samego początku budowania tych pełnometrażowych animacji budował też zespoły talentów, zespoły kompozytorskie, gdzie było kilka osób odpowiedzialnych za różne muzyczne zadania i kładł ogromny nacisk na to, aby do jego filmów powstawały utwory oryginalne. I to się właściwie dzieje do dzisiaj. I tym Disney wyróżnia się też na tle innych. Nigdy w filmie Disneya nie usłyszycie piosenki, na przykład, która gdzieś już zagrała. Nigdy nie ma tego muzycznego second handu. Zawsze to jest oryginalne. W związku z czym, po pierwsze, tym piosenkom dużo łatwiej było się w ogóle dostać na listę oscarową. No a że Disney jako drugi punkt swoich najważniejszych muzycznych zadań postawił sobie to, żeby to było jakościowe i tak też jest do dzisiaj, Disney zawsze miał i ma przewspaniałych kompozytorów, w tym no między innymi Alana Menkena, laureata, przypomnę, bagatela, 8 Oscarów. Mogłabym tak jeszcze naprawdę długo mówić o tych wszystkich nagrodach, bo to jest tylko ułamek. Może dodam jeszcze to, że przez pierwsze lata nagrody nazwiska stale się powtarzają, nazwiska kompozytorów. Jest też w tej kategorii muzycznej na przykład filmów kilkanaście, a nie kilka, tak jak jest dzisiaj. A powtarzają się, bo filmów robi się dużo. Kompozytorzy pracują sprawnie, robią filmów na przykład, zdziwicie się, kilkanaście, a najlepsi
ponad 20 albo i więcej w jednym roku. I ponieważ te kategorie też mają taki dosyć dziwny podział, zmieniający się, więc lądują raz tu. W tym pierwszym oscarowym roku 1935 na przykład dwukrotnie jest obecny Max Steiner właśnie jako szef muzyczny studia, choć nie jako kompozytor, który doceniony jest za swoją muzyczną ilustrację. Ale czy się tak zdarzało, że jeden kompozytor z powodu właśnie licznych kategorii muzycznych dostawał Oscary właśnie nie tylko w jednej, ale też w innych? Tak. I jest jeden tylko taki kompozytor, on się nazywał Mervyn Hamlisch. Zwyciężył w dwóch kategoriach w 1973 roku Original Dramatic Score za film Tacy byliśmy oraz Best Adaptation Score za Żądło. Hamlisch to jest też kompozytor, który wygrał wtedy za piosenkę The Way We Were z filmu Tacy byliśmy trzeciego Oscara, więc jest jedynym kompozytorem, który dostał trzy Oscary podczas jednej Oscarowej nocy. Jeszcze słowo o kobietach, bo pamiętam doskonale, jakie zamieszanie wybuchło, jak Hildur Gunnadottir dostała Oscara za film Joker i jak światowa prasa się rozpisała, że oto mamy pierwszą kobietę, która odbiera statuetkę Oscara za muzykę. To pozwoliłam sobie wtedy przypomnieć na Facebooku, a dzisiaj to też powtarzam, że kobiety w tej dyscyplinie są obecne, były obecne i będą obecne, może tylko nie jest to takie głośne. Bo wśród laureatek Oscarów za muzykę, w tym oczywiście za muzykę oryginalną, mamy Rachel Portman, to jest film Emma, rok 97, Anne Dudley, Full Monty, rok 98, Merlin Bergman, to jest żona Alana Bergmana, który się już dzisiaj pojawiał. Ona ma trzy Oscary. Oscara ma Adele. Cały festiwal Oscarowych nominacji ma Diane Warren, która jest uznaną autorką piosenek i niedawno dostała od Amerykańskiej Akademii honorową statuetkę jako pierwsza w ogóle osoba pisząca piosenki w historii bez względu na płeć właśnie za swoje osiągnięcia. No i mamy Hildur, więc jak widać, tych kobiet trochę jest. Za Oscariozą przypominam też, że John Williams jest w tym momencie najstarszym nominowanym do Oscara kiedykolwiek artystą. Ma 54 nominacje. No i jest drugą najczęściej nominowaną osobą po Disneyu. A w ogóle fakt, że Oscar jest Oscarem, to jest właściwie też zasługa Disneya. Ta książka dopiero się ukazała, już jestem zaczytana, jeszcze nie skończyłam, ale naprawdę czyta się świetnie, jak kryminał, sensacje, love story i komedie w jednym, Oscarowe wojny Michaela Schulmana. Świetna książka, naprawdę, dla wszystkich, którzy Oscary kochają, kochają kino i na przykład chcą się dowiedzieć, o co chodziło z tą pomyłką wszechczasów i Oscarem dla La La Land czy dla filmu Moonlight. No właśnie, no ale jest też w tej książce, w Oscarowych wojnach, historia o tym, jak Oscar stał się Oscarem. I te wszystkie oczywiście anegdoty, że tam sekretarka Akademii zobaczyła statuetkę i powiedziała, to kubek w kubek mój wujek Oscar. Ten przydomek był na początku lekko pogardliwy, ale no właśnie, podobno jak czytam, zmieniło się to za sprawą Walta Disneya, który kiedy odbierał nagrodę za animację Trzy małe świnki w 1934 roku, użył imienia Oscar i wypowiedział je ze szczerym uznaniem. Odtąd nabrało to imię zupełnie innego charakteru. Oscarowe wojny bardzo wam polecam do czytania w ciągu roku. Sporo tam jest akcentów muzycznych, między innymi Mervyn Hamlisch wspomniany, opisany w różnych swoich przygodach. I także w tym momencie, w którym pisał piosenkę Chciałbym dostać Oscara, którą na jednej z gali śpiewali młodzi artyści filmowi. I tu chyba postawmy kropkę i wsiądźmy w samolot z powrotem do Europy, a konkretnie do Polski. Czas zamienić Los Angeles na inne miejsce i opowiedzieć o tym, gdzie jeszcze przyznaje się
nagrody za muzykę. W Polsce są to Orły, jak już mówiłam, Polskie Nagrody Filmowe, jest Gdynia. Mamy też festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy, Grand Prix Komeda, i to jest festiwal, na którym finansową, całkiem wysoką nagrodę dla kompozytora przyznaje się co roku. Wracam pamięcią do wspaniałego festiwalu Transatlantyk, który wymyślił i prowadził przez lata Jan A.P. Kaczmarek, nasz laureat Oscara za muzykę do filmu Marzyciel. Transatlantyk zmieniał swoje miejsca, ale zawsze sporo uwagi poświęcał kompozytorom. Był tam też taki wyjątkowy konkurs polegający na improwizacji do filmu, który fragment tego filmu kompozytorzy, pianiści widzieli po raz pierwszy w życiu, w momencie, w którym siadali do instrumentu. Mamy też last but not least fantastyczny festiwal muzyki filmowej w Krakowie, gdzie również jest przyznawana nagroda za ścieżkę roku. Ale tam, na FMF-ie, od ponad 10 lat przyznawana jest też nagroda Young Talent Award. I to jest taki drugi sort nagród za muzykę właściwie filmową, ale jeszcze nie filmową, czy też może dla tych aspirujących młodych twórców, którzy chcą zostać kompozytorami muzyki filmowej tak na pełnej petardzie. I rzeczywiście w większości po tym konkursie się to udaje, ale też po kilku innych, bo takie konkursy na świecie są. Young Talent Award to bez wątpienia w tej części Europy taki konkurs najważniejszy, polegający też na tym, że pisze się muzykę do podanego wcześniej fragmentu serialu, filmu. Wysyła się tą pracę i nagroda to jest wykonanie tej muzyki na żywo podczas festiwalowej gali. Podobny konkurs jest też organizowany przez Spitfire Audio i ten konkurs wygrał w ubiegłym roku Aleksander Dębicz, którego słyszycie w każdym odcinku podcastu, bo gra w tej pięknej czołówce. Alek postanowił zaszaleć i wziąć udział w konkursie i się nagle okazało, że jeśli chodzi o fragment serialu Bridgertonowie, to on jest na świecie najlepszy, czy też miał najciekawszy pomysł. A wśród nagród było między innymi spotkanie jeden na jeden z kompozytorem Chrisem Bowersem. Przy okazji muszę to powiedzieć, że Chris Bowers został również kilka dni temu laureatem Oscara, ale nie za muzykę, a za film Ostatni warsztat, który wyreżyserował. To jest drugi jego film w rywalizacji oscarowej, bo wcześniejszy film, też krótki dokument, dostał nominację do Oscara, a Ostatni warsztat to jest film muzyczny, bo on opowiada o warsztacie, w którym naprawia się, utrzymuje przy życiu kilkadziesiąt tysięcy instrumentów dla uczniów szkół publicznych w Los Angeles, żeby dzieciaki miały na czym grać. To jest taki mały wątek oscarowy z tej ostatniej ceremonii, kompletnie nie przebijający się do mediów, a myślę, że szalenie ważny, bo tam w tym filmie pada takie piękne zdanie: uszkodzony instrument, zepsuty instrument, to znaczy dziecko, które nie ma na czym grać, ale nie w naszym mieście. Więc śledźmy karierę Chrisa Bowersa, nie tylko kompozytora, ale także reżysera. Gdzie jeszcze przyznaje się nagrody za muzykę filmową? Grammy, nie powiedziałam o Grammy, dobrze, to jeszcze jeden szybki skok za ocean, ale wracamy do Europy i tutaj mamy Cannes. O tym się rzadziej mówi, że Cannes ma nagrodę za muzykę. Co prawda pozaregulaminową, ale jednak w historii mamy też polskie akcenty w tej nagrodzie. No między innymi ostatnio Paweł Mykietyn za muzykę do filmu Io. I takim wydarzeniem, które jest również bardzo ważne, jeśli chodzi o nagrody za muzykę filmową, jest też festiwal filmowy w Gandawie, gdzie przyznawane są nagrody, które nazywają się World Soundtrack Awards. Tą częścią muzyczną festiwalu kieruje Dirk Brosse, kompozytor i dyrygent, gość podcastu Score in the City. Wspaniały człowiek, bez pamięci zakochany w kinie i promujący tę muzykę filmową pomiędzy swoimi poważnymi koncertami, jak tylko może, występujący też w Polsce na festiwalu muzyki filmowej. Ten stały tutaj most jest. To pamiętajcie, że Dirk jest tą osobą, która właśnie w Gandawie koncertami i muzyką filmową się zajmuje w Belgii, ale także lata temu, zanim ktokolwiek jeszcze z nas młodych
relatywnie młodych słuchających, pomyślał sobie, że marzą nam się koncerty z muzyką filmową, to on już tę muzykę filmową programował i wkładał do koncertów, a ludzie się pukali w głowę i mówili, co to za w ogóle niedorzeczny pomysł. Także Gandawa, Belgia, miasto jak z bajki, przepiękne, disneyowskie właściwie, i World Soundtrack Awards. To jest tylko kilka miejsc. W historii nagród za muzykę filmową zdarzają się też takie rzeczy niespodziewane, jak na przykład foch. I takiego focha wśród kompozytorów strzelił m.in. Bernard Herrmann, kompozytor Alfreda Hitchcocka, który w pewnym momencie obraził się na Akademię i wystąpił z jej szeregów jako głosujący, bo nie spodobały mu się nowe zasady rządzące kinem, muzyką filmową, zmiany, które, już o tym mówiłam, w muzyce filmowej co jakiś czas się pojawiają. Ale taką historią też książkową, w sensie literacką albo filmową, no dobrze, pozostańmy przy filmowych historiach, jest historia Hansa Zimmera i jego drugiego Oscara za Dune. Obiecałam, że wrócę do Zimmera i do jego Oscarów, więc to jest ten moment. Nie wiem, czy pamiętacie, Hans Zimmer nominowany za muzykę do filmu Duna. Świat po pandemii się otworzył i Hans Zimmer ruszył w trasę koncertową. Zawsze podkreśla, że ci ludzie, ci widzowie, ci słuchacze, publiczność to jest dla niego najważniejsze środowisko. I rzeczywiście dał temu wyraz. Na noc gali oscarowej miał zaplanowany koncert ze swoim zespołem w Amsterdamie. Nie tylko nie odwołał koncertu, jak się okazało, że ma nominację do Oscara. Nie tylko nie załatwił zastępstwa, ale w ogóle olał to całe Los Angeles, wsiadł w samolot, poleciał do Europy koncertować. To był taki niezwykły moment, kiedy właściwie w ciągu paru minut świat obiegły zdjęcia Hansa Zimmera pozującego z taką małą statuetką Oscara z zabawką taką ze sklepu z pamiątkami w białym hotelowym szlafroku frotem. I to był właśnie Zimmer podczas nocy oscarowej sfotografowany przez córkę, która przygotowana na wypadek nagrody wręczyła mu właśnie tego zabawkowego Oscara i zrobiła tacie zdjęcie. A tata z ogromnym dystansem do siebie, do świata, z poczuciem humoru stanął do tego zdjęcia w tym białym szlafroku, zapozował w hotelowym barze, gdzie zapewne świętował z przyjaciółmi sukces do rana. Ale to był zupełnie przypadkiem, a może i nie przypadkiem, to był ten rok, kiedy Akademia postanowiła trochę pociąć ceremonię i tylko część pokazać na żywo. I między innymi wycięto z tej ceremonii na żywo kategorie muzyczne, uznając, że może one nie są aż tak znowu ważne, żeby widzowie podążali za nimi i oglądali je w czasie rzeczywistym. I wtedy Zimmer zupełnie nieświadomie, tak mi się wydaje, ale nie jestem tego pewna, zagrał akademikom na nosie i powiedział, proszę bardzo, a ja jestem tutaj, gdzie właśnie ludzie chcą oglądać kompozytora na żywo i słuchać na żywo jego muzyki. Zbliżamy się do końca. Jeszcze chciałabym podzielić z wami wynikami ankiety, którą zrobiłam na swoim Instagramie i zapytałam was wtedy o właśnie, o różne rzeczy związane z nagrodami za muzykę filmową i to są odpowiedzi. Bardzo wszystkim dziękuję za udział. Pytanie pierwsze, czy nagrody są ważne? 57%? Owszem. 39% odpowiedzi są ważne dla twórców. Czy Oscary decydują o tym, jaki film obejrzycie? To było pytanie drugie. I 48% odpowiada często, 33% nie myśla o tym. I trzecie pytanie, jak uhonorować artystę? I tutaj już przewaga jest duża. 71%, że kupienie biletu do kina na film to jest, albo na koncert, to jest godne uhonorowanie artysty. 19% mówi, że pamięć to też jest godne uhonorowanie artysty. I zanim zakończę, to jeszcze jedno nazwisko i jeszcze jedna historia oscarowa, właściwie taka dosyć
i zabawna, i trochę skandalizująca, gdyby muzyka filmowa nie była niszą, którą jest, tylko była, powiedzmy, tak znana jak aktorstwo, to pewnie mielibyśmy w serwisach plotkarskich ten moment. Nie wiem, czy pamiętacie Billa Contiego, wspaniałego kompozytora, między innymi twórcę muzyki do filmu Rocky, który aż 19 razy w historii był szefem muzycznym Oscarów. Jest taka funkcja. I ja co roku, jak są ogłaszani ci prezenterzy Oscarów i tak dalej, wszyscy inni ważni ludzie, którzy tam będą się kręcić, to ja zawsze sprawdzam, kto będzie szefem muzycznym Oscarów, dyrygentem, komu będziemy zawdzięczać tą oprawę muzyczną Oscarową. Ale niestety, ta oprawa muzyczna Oscarowa trochę skręca w stronę widowiska telewizyjnego, bez udziału żywych muzyków, albo też z nimi gdzieś schowanymi, gdzieś na boku, gdzieś inaczej. No zupełnie nie tak, jak to było kiedyś właśnie za czasów między innymi Billa Contiego. Więc ten genialny kompozytor zwrócił uwagę producentów gali swoją muzyką do Rockiego i zaproponowali mu współpracę, a on się zgodził, bo uważał, że uwielbia żywe emocje, uwielbia reagować natychmiast na wszystko, co się dzieje na scenie, więc się na to pisze. I wtedy zgodnie z decyzją reżysera musiał przerywać zbyt długie podziękowania artystów po którejś tam sekundzie. Musiał po prostu dawać orkiestrze znak do grania. Był w tym tak skuteczny i tak zdyscyplinowany, i tak pracujący doskonale pod presją czasu, że jeden z producentów mówił o nim per wojownik. Ale była też pewna pani, która powiedziała do niego zupełnie inaczej. W 2001 roku Julia Roberts odbierała Oscara za Erin Brockovich i kiedy jej przemowa trochę się przedłużyła, a Bill Conti zaczął grać, powiedziała do niego: człowieku z pałeczką, czy też człowieku pałeczko, bardzo pogardliwie. Później uznała, że to niestosowne i wysłała mu kwiaty następnego dnia, aby go za to przeprosić. Moi drodzy, to właściwie cała ta opowieść o całym tym zgiełku, czyli o nagrodach za muzykę filmową, choć oczywiście wiem, że tematu wyczerpać nie mogłam i pewnie nawet się nie zbliżyłam do tego. Jestem ciekawa, co myślicie. Dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle lubicie tę całą zabawę, to całe śledzenie tego, kto wygrywa i dlaczego. A ja na koniec zadam sama sobie pytanie, czy muzyka filmowa potrzebuje nagród, i odpowiem na to pytanie. Myślę, że muzyce filmowej dzisiaj, wbrew pozorom i wbrew temu, że jest o niej głośno i uwielbiamy te wszystkie koncerty i się nią bardzo cieszymy, że muzyce filmowej dzisiaj najbardziej przydałby się po prostu szacunek. Taki szacunek do tego, czym jest dzisiaj, ale też skąd się wzięła, o czym bardzo chętnie w tym podcaście opowiadam, jak się zmieniała. Krótko mówiąc, abyśmy tak nie psioczyli na nią. A to się dzieje. Nie macie pojęcia, ile razy ja słyszę, jak ktoś do mnie mówi, wiedząc, czym się zajmuje, że ona nie lubi muzyki filmowej. Nawet wśród najbliższych swoich osób mam takie, które czasem powiedzą: nie, dzięki, ja nie lubię muzyki filmowej. I wtedy zastanawiam się, co to tak naprawdę znaczy. Czy to znaczy, że nie lubisz tej muzyki w filmie? To znaczy, że film twoim zdaniem powinien nie mieć muzyki? Bo muzyka w filmie oznacza bardzo dużo. Oznacza muzykę oryginalną, której sporo miejsca dzisiaj poświęciłam. Oznacza muzykę już istniejącą, umiejętnie w filmie wykorzystaną. Wśród tej muzyki istniejącej może być zarówno muzyka, nie wiem, pop, jazz, ale może być też muzyka klasyczna, muzyka poważna. I wtedy przecież ona też staje się w pewnym sensie muzyką filmową. Muzyką filmową może być piosenka, która wpływa na narrację filmu, na akcję. Muzyką w filmie może być umiejętnie wymyślony, zaprojektowany dźwięk. Szczególnie w ostatnich latach są takie przykłady ścieżek dźwiękowych, o których rzeczywiście bardzo trudno powiedzieć, czy tu się kończy dźwięk, a zaczyna muzykę, czy tu się kończy muzyka, a zaczyna dźwięk. Takim skądinąd doskonałym filmem jest Strefa interesów, który to film podczas ostatniej nocy oscarowej dostał 2 Oscary, a jest to
polska koprodukcja. Czy może w tej niechęci do muzyki filmowej chodzi o koncerty i o celebrację muzyki? Tutaj odpowiem tak, no ludzie chcą się cieszyć wspomnieniami. Muzyka w filmie buduje bardzo mocno wspomnienia i wpływa na to, jak potem myślimy o danym obrazie, ale nawet o tym, nie wiem, jacy byliśmy, gdzie byliśmy i z kim byliśmy, kiedy dany film oglądaliśmy. Ludzie chcą się cieszyć wspomnieniami, chcą słuchać pięknych melodii, chcą się wzruszać i to się właściwie nie zmieni, czy wrzucając muzykę filmową w ogóle, mówiąc nie lubimy, powinniśmy też mówić nie lubimy i wyrzucamy muzykę romantyczną, bo przecież stąd się muzyka wzięła w ogóle. Muzyka filmowa ma swoje źródło w późnoromantycznej muzyce europejskiej. Czy musimy też wyrzucić muzykę programową? Jak to jest? Co z tym? Co z tym zrobimy? Myślę sobie też, że trochę jest potrzebna taka równowaga i ten balans, żeby i jedno i drugie istniało ze sobą. Kultura popularna i kultura wysoka. Bo gdybyśmy mieli tylko kulturę wysoką i tylko muzykę wysoką, być może stałaby się popularną i być może nie docenialibyśmy jej. To popularne mówienie, słuchanie też jest potrzebne, to trochę prostsze, potoczne. Myślę, że każdy dialog, każdy język, także muzyczny, tego potrzebuje. I czy to jest aż tak złe, że muzyka, w naszym przypadku muzyka filmowa, daje przyjemność? Sądzę, że jest coś dużo gorszego niż przyjemność. Też na P. I to jest pogarda. Więc tego muzyce filmowej nie życzę. Chciałabym, żeby ją ominęła. A jeśli chcecie nagrodzić kompozytorów, departament muzyczny, wykonawców i muzykę w filmie, jak i wszystkich pozostałych, którzy ten film zrobili, to jest jeden bardzo prosty, bardzo skuteczny sposób. I każdy z was może być, myślę, ważniejszy niż Akademia. I ten sposób to pozostanie na napisach końcowych. Do końca. Dziękuję.